Tomasz Talarski, Rozmowa Tygodnia. Witam Państwa jak zwykle bardzo serdecznie. Dziś zaproszenie do studia przyjęli Janusz Gębarowski, prezes klubu sportowego Legionowia. Witam Państwa, witam Pana, Panie redaktorze. I trener tego klubu, Marek Papszun. Witam Państwa, witam Pana. Panie prezesie, przed rundą jesienną postawiłby Pan pieniądze na trzecie miejsce swojej drużyny? Szczerze nie. A tak z ręką nie, na sercu. Ja powiem szczerze, że nie stawiałem na trzecie miejsce w ogóle. Dla mnie szczytem było, tak jak rozmawialiśmy, żeby spokojnie utrzymać tą trzecią ligę dla miasta Legionowa, więc tutaj przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania po tym, co mówiło się o piątym, może czwartym miejscu. Ale tak, de facto szóste też by było super. Ten środek, taki mocny środek, nie tak w połowie stawki, więc to był szczyt marzeń, a tutaj przerosło nasze wszelkie oczekiwania. A tak jakbyśmy trochę pogdybali, to 4 zwycięstwa więcej w rundzie jesiennej i mamy mistrza. No i oczywiście warunek, zwycięstwo z liderem, czyli z Radomiakiem. Ja powiem tak, że patrząc z perspektywy tego, co się wydarzyło w rundzie jesiennej i w rundzie wiosennej, wydaje mi się, że... To były kuriozalne potknięcia. No były. Wydaje mi się, że tutaj gdzieś zaszwankowała ta, bym powiedział, komunikacja między trenerem, zespołem, drużyna między sobą też chyba nie za bardzo tutaj funkcjonowała i gdzieś tutaj był popełniony błąd, ale gdzie to już nie jest. Tak, wspomniałem, panie prezesie, o tym mistrzu, bo statystyki, jakie Legionowie osiągnęło w rundzie wiosennej, są godne mistrza. 9 razy wygrała, 3 razy zremisowała i 1 porażka. Bilans bramkowy 26-7. To mówi samo za siebie. Mamy trenera, który jest autorem tego wyniku, więc myślę, że tutaj więcej będzie miał do powiedzenia na Panie ten temat. Trenerze, w takim razie jak robi się coś z niczego? Bo chyba tak naprawdę trzeba powiedzieć, zrobił Pan coś z niczego. Muszę sprostować tutaj i no ja nie, na pewno nie jestem ja autorem, a przynajmniej nie samodzielnie. W dużej części to pierwsze to, od czego powinniśmy zacząć, to tutaj duże gratulacje dla zawodników. Zdecydowanie. Poza tym no, sztab szkoleniowy, który tutaj ja reprezentuję, i tak samo jak zarząd reprezentuje pan prezes, to nie tylko my obaj, administracja klubowa, to wszystko nasz sukces, nie? No, a czy z niczego, to nie do końca tak. No. Ale zespół był w totalnej rozsypce. Atmosfera w szatni pozostawia wiele do życzenia, nie pachniało tam optymizmem przed rundą wiosenną. No na pewno, no ale w wielu drużynach są te same problemy, bo to jest sport i to, co pan prezes powiedział, my do końca też nie wiemy i też nie wnikaliśmy do końca w to, co się działo wcześniej. No wiadomo, że trzeba było jakąś diagnozę szybką przeprowadzić, żeby, że tak powiem, wyselekcjonować tych ludzi, którzy mają pozostać, tych, którzy chcą pozostać. I dochodzimy do autora sukcesu. Ktoś tych ludzi musiał wyselekcjonować. I tym kimś był pan. No na pewno tak. No ja jestem trenerem tego zespołu, no i ja odpowiadam za te decyzje personalne. No i powiem szczerze, że tutaj wiadomo, że w bardzo, bardzo dużej części no, ogranicza nas tu jakiś budżet, ale tutaj i pan prezes i działacze absolutnie się nie mieszali do tego, załóżmy, kto ma zostać, kto ma przyjść. Oczywiście mówimy o tych realiach, jakie w tym okresie mieliśmy. Jakie pan na co nas zastał? Było stać i na co mogliśmy sobie pozwolić. Zgodzą się panowie z taką tezą, że po raz pierwszy od bardzo dawna Legionowia dysponowała optymalnym składem i to było widać szczególnie podczas kontuzji, kiedy schodzili zawodnicy pierwszego składu. Ci, którzy wchodzili, zastępowali ich w 100%. Nie czuło się tej różnicy. No właśnie, wydaje mi się, że tutaj siłą tego zespołu właśnie było to, że zawodnicy, których trener wytypował do tej rundy wiosennej, spełniali oczekiwania w nich położone, bo właśnie tak jak pan zauważył, bywało tak, że mieliśmy 24 w kadrze, ale tak naprawdę graliśmy 12, 14, bo reszta, która wchodziła, to tylko była na sztukę. Nic nie wnosili właśnie nowego, to co pan zauważył, a tutaj właśnie każda zmiana przynosiła coś nowego i co tu jest bardzo ważną rzeczą, zawodnicy, którzy wchodzili, starali się coś udowodnić trenerowi, że są lepsi od tych, którzy wychodzili w pierwszym składzie, więc tutaj bym też upatrywał tutaj, że ten sukces to wyszedł też z szatni, że atmosfera była odpowiednia i tutaj też przy okazji, nie wiem, czy zawodnicy będą to oglądali, czy słuchali, ale też chciałbym podziękować tym, którzy zostali, bo powiem tak, było bardzo nerwowo po rundzie jesiennej. Rozmowy były bardzo nerwowe i na takim trochę nerwie sportowym, trochę na takiej złości, ci, którzy zostali, postanowili po sobie posprzątać. I za to im dziękuję, bo jakby dotrzymali słowa i mimo, że tak jak tu trener wspomniał, budżetowo nie jesteśmy najmocniejsi, a wręcz bym powiedział, że jedni ze słabszych, to zgodzili się na pewne warunki i chcieli udowodnić, że nie do końca to było ich winą, to co się stało na jesieni. I za to im bardzo dziękuję, korzystając tutaj z okazji. Jest ktoś, panie trenerze, kogo w szczególności chciałby pan wyróżnić z zespołu?
Nie, ja nigdy. No, czasami zdarzają się takie sytuacje, że rzeczywiście no, któryś zawodnik zdecydowanie się wyróżni, natomiast w takich podsumowaniach, tutaj co pan słusznie zauważył, na pewno ci rezerwowi nie odstawali, bym powiedział, no, ale tu trzeba popatrzeć na cały zespół ten, który grał od początku, które te jedenastki, które grały, prawda, że to były, ciężko było tam w tych meczach znaleźć takie słabe ogniwo, w związku z tym, tak jak tu powiedzieliśmy, my dążyliśmy od początku do tego, żeby tutaj stworzyć taki monolit, żeby w tej szatni panował ład i taka równość, tak? I ci zawodnicy, na których postawiliśmy, okazali się takimi zawodnikami, którzy nie tylko swoją wartość taką sportową tutaj nam sprzedali, ale taką czysto ludzką. Czyli odpowiednie zachowanie, taki poziom kultury i to było, to później się przenosiło na boisko. Czyli tutaj no, wyróżnić mogę cały zespół. Na zamknięcie podsumowania rundy wiosennej muszę zapytać o ostatni mecz z Hutnikiem, bo w ogóle ta środa to była środa cudów. Zapowiadał pan, panie trenerze, że tego meczu pan nie odpuści. Tymczasem po pierwszej połowie nasi zawodnicy tak dziwnie osłabli. Taki ukłon w stronę sąsiada? Troszkę? Absolutnie. Nie, ja tu mówię, kto chce, tak niech sobie... Złożyło, że spadły drużyny z Okręgu Łódzkiego. No wie pan, ale to teraz nie można mieć do nas pretensji, nie, że spadły nie drużyny z Łódzkiego, bo było 30 kolejek, tak? Tak się ułożyła tabela, że my jadąc do Hutnika, no i każdy z nas wiedział, że im potrzebny jest punkt do utrzymania. I od razu wiedzieliśmy, że będzie taka sytuacja, jak będzie remis, no to to będzie wyglądało podejrzanie. No szczególnie, że wiadomo, jak u nas ta piłka przez lata wyglądała i każdy się doszukuje tutaj sensacji. Ja powiem szczerze i mogę tutaj z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że my graliśmy na to, co nas było stać. Nie? Przynajmniej ja tyle o tym wiem, tak? Bo ja nie mogę też ręczyć do końca, co mogą różni ludzie gdzieś z boku robić. Tak? Ja mam czyste sumienie, wstaję rano i spokojnie spoglądam sobie w lustro. Tak? I ja bym w życiu sobie nie pozwolił na taką sytuację, żeby z kimś tam się dogadywać, bo dla mnie to jaki to byłby sens? No, przecież, no. Dobra, temat zamykamy, teraz trochę o przyszłości. Jak pan, panie prezesie, chce zatrzymać w klubie trenera Papszuna? No, bo coraz głośniej się mówi, że no, do pana trenera Papszuna przyjeżdża no, sporo działaczy, może nie sporo, no, ale kilku na pewno obiecuje góry pieniędzy, świetne warunki pracy w drugiej lidze. Ja powiem tak, my z trenerem Papszuna spotkaliśmy się... A szczególnie świt nowy dół. No, gdzieś tam w każdej plotce jest jakieś ziarnko prawdy. Nie wiem, jak to wygląda naprawdę, natomiast mogę powiedzieć to, co ma miejsce i o czym mogę powiedzieć. Po meczu z Hutnikiem, z panem trenerem spotkaliśmy się na takim spotkaniu, na którym żeśmy ustalili właśnie ewentualne warunki pozostania pana trenera. Pan trener powiedział, co by chciał zmienić, żeby tą pracę, którą zaczął, chciałby dokończyć. Natomiast no, nie ukrywam, że łączy się to z podniesieniem pewnych spraw budżetowych. No i tu zawodnicy, którzy na jesieni byli bardziej spolegliwi ze względu na wynik, jaki zrobili, tak teraz po tym wyniku, który zrobili, znowu im urosły różki. Trzeba troszkę to temperować. I teraz tutaj też jest taka sytuacja, że jeśli nam się udałoby ten budżet klubu przynajmniej do końca roku podnieść na tyle, na ile moglibyśmy spełnić tutaj oczekiwania trenera, to myślę, że nie będzie problemów. No i praktycznie już jesteśmy dogadani. Natomiast tutaj korzystam też... To panowie chodzi o wysokość wynagrodzenia? Nie. Właśnie tutaj chciałbym zaznaczyć, że to akurat pan trener w ogóle praktycznie o sobie nie mówi. Bardziej mu chodzi o infrastrukturę taką wewnątrzklubową, to znaczy, żeby podnieść poziom jeszcze, który by pozwolił zawodnikom jeszcze lepiej na boisku wypełniać jego zadania i oczekiwania. Więc tutaj bym powiedział, że jest to bardziej w stronę taką jeszcze poprawy organizacji. No wiadomo, niektórzy zawodnicy, żeby ich zatrzymać, no bo po zrobieniu takiego wyniku kluby się o nich pytają, więc zawodnicy zadają proste pytanie. Panie prezesie, czy ja tu mogę liczyć na coś, bo mam propozycję innego klubu, tak? I tak też... Ja już myślałem, że czasami wystarczy autorytet trenera. Więc nie, ale zielonym światem dla nich było to, że trener tutaj wyraził chęć zostania i myślę, że ten szczegół już strzegł, taki sobie dopniemy. I jak rozumiem, panowie, cel? I pewnie warunek pana trenera to walka o awans do drugiej ligi?
No ja powiem tak, no po zajęciu trzeciego miejsca, to teraz co mamy? Powiedzieć, że będziemy walczyli o miejsce 8-6? Nie, zawsze, no drugie. No więc właśnie, więc tutaj w tym momencie jak gdyby no, celem będzie nie niżej w tym momencie, bo poprzeczkę postawiliśmy sobie wysoko, a właściwie to trener tutaj postawił bardzo wysoko tą poprzeczkę. No i bardzo dobrze i myślę, że ci zawodnicy zobaczyli, że z tym trenerem mogą coś zdobyć, można coś zrobić. No i w tym momencie tutaj decyzja pana trenera o tym, że chciałby to kontynuować, na pewno nam pomogła w rozmowach z zawodnikami, bo niektórzy jak gdyby uzależniali swoje zostanie tutaj. Panie trenerze, co trzeba poprawić w grze zespołu w przyszłym sezonie? Bo na pewno takie elementy są. No zawsze coś trzeba poprawić, bo to właściwie budowa to jest ciągła zespołu, bo cały czas gdzieś tam te ogniwa się wymienia. No, zdajemy sobie sprawę z tego, że wyjdziemy na to nasze boisko już naturalne, duże. Tam na pewno tą jakąś gry trzeba poprawić, tak? Tutaj charakteryzowaliśmy się takim zaangażowaniem, no, uważam, że dobrym przygotowaniem fizycznym, na tym bazowaliśmy głównie. Panie trenerze, przepraszam, że trochę zastrzeżenia do poszczególnych formacji? Nie, po prostu no, tak to w tym okresie, jak tutaj no, przyszedłem, taka była wizja, wiedziałem, gdzie będziemy grali, także te warunki znałem, to wszystko trzeba było dostosować do tego. Natomiast teraz mówię już o tym, gdzie będziemy grali, już o tym myślimy. I, no, to i te ruchy, jeden z które... najlepszych obiektów w trzeciej dokładnie, lidze, no, tam prawda jest taka, że chcemy przyciągnąć więcej ludzi na trybuny, no, musimy prezentować ładną grę też, skuteczną oczywiście, bo to kibica najbardziej interesuje, ale też taką lepszą jakość. No i stąd też już jakieś ruchy poczyniliśmy właśnie tu, co pan prezes wspomniał. Na pewno chcemy zatrzymać tych czołowych zawodników. No plus jeszcze wzmocnić ten zespół i to jest na tą chwilę no taki cel numer jeden. W obronie, w środku no na pola? Pewno, na pewno w obronie, w środku pola, no w ataku. No jest tak najgorzej, 7 straconych bramek tylko. No zgadza się, tylko ja, tak jak tu rozmawialiśmy, jak dostałem od pana zaproszenie poprzednim razem przed rundą, tak? I mówiliśmy o tych celach, to że trzeba twardo stąpać po ziemi. Tak teraz też, no zdajemy sobie sprawę z naszych deficytów, chcąc iść do góry. No musimy ten zespół trochę podrasować. Kiedy rozpoczną się przygotowania do nowego sezonu? Zespół teraz się roztrenowuje w Nowym Dworze. Nie, teraz mamy wolne. Mamy wolne do poniedziałku i od poniedziałku trenujemy w Nowym Dworze 2 tygodnie. No, mamy przewidziane 3 sparingi. No, myślę, że już będziemy chcieli jakichś ludzi tutaj zobaczyć w czasie tego żeby okresu. Żeby się tam pan nie zgubił gdzieś w tym Nowym Dworze. Nie, to jakieś plotki pomówienia są, prawda? I tutaj nie ma co tam roztrząsać. Kogo pan zaprosi? Możemy mówić o nazwiskach już, czy nie? Myślę, że tutaj za wcześnie na to jesteśmy w porozumieniu za jakimiś zawodnikami, ale trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę to sezon jeszcze trwa. Oni w większości mają umowy do końca czerwca. Oczywiście mówimy o tych zawodnikach, którzy gdzieś tam już na jakimś poziomie funkcjonują, bo ja to widzę w ten sposób, że dalej będziemy szli w tą stronę, którą poszliśmy zimą, czyli przede wszystkim młodzi zawodnicy, którzy będą chcieli coś osiągnąć jeszcze. No oczywiście jeżeli mówimy o starszych, to też takich z ambicjami, a nie takich, którzy będą nam tutaj z tego gara tylko wyżerali i nic nie dawali w zamian. Bardzo ładne porównanie. Bardzo dosadne i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Panowie, to na koniec jeszcze, bo na pewno się spotkamy, jak się będzie runda wiosenna zaczynała. Miejmy nadzieję, że w tym samym składzie. Nie mogę nie zapytać o wasze typy na Euro 2012. Tak króciutko. Pierwszy mistrz Europy, a drugi gdzie polska reprezentacja zakończy swoją przygodę z tymi mistrzostwami? Panie trenerze. Ale nie kierujemy się sercem, tylko rozumem. Pytanie, no myślę, że mimo wszystko Hiszpania, choć tutaj różne sygnały dochodzą, ale uważam, że no jakość tych zawodników jest największa i ona zadecyduje. Natomiast jeżeli chodzi o Polaków, no to no realne wydaje się to wyjście z grupy, aczkolwiek uważam, że będzie bardzo ciężko. Panie prezesie? Ja bym tutaj jednak postawił tradycyjnie, bo to mówię, wszyscy grają dobrze, a wygrywają jak zwykle Niemcy, więc raczej tutaj ta solidność niemiecka to jest taki typowy turniejowy zespół i on właśnie jest taka ta niemiecka dyscyplina, więc raczej stawiałbym tutaj na Niemców jako mistrzów Europy. A jeśli chodzi o Polaków, to wydaje mi się, że mając tą trójkę z Niemiec, którzy i tych zawodników, którzy grają po tych ligach zagranicznych. Jednego z Anglii. Jednego z Anglii. Jednego więc z Anglii. Wydaje mi się, że Grecy są rozbici, że tak powiem, sytuacją trochę gospodarczą w swoim kraju. Oni chyba tu nie będą stanowili wielkiej siły. Więc tutaj powinniśmy ich przejść. Z Rosjanami będzie remis, ale bramkowy. Czechów 1-0 ogramy i wyjdziemy po prostu na być może drugim miejscu
Zależy, jak się potoczy jeszcze mecz Czechów z Rosjanami oczywiście, tak, ale myślę, że z grupy wyjdziemy. Dziękuję panom bardzo serdecznie za przyjście do studia. Dziś moimi państwa gośćmi byli prezes klubu sportowego Legionowia Janusz Gębarowski. Dziękuję bardzo. I trener tego klubu Marek Papszun. Dziękuję. To była Rozmowa Tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia.